przykład tego, jak się transportuje rzeczy w Indonezji. Nie wiem, na motocykl jest w stanie wejść 6 osób, co widziałam osobiście, albo 3 osoby i koza. Są bardzo różne możliwości. To jest tradycyjny domek batacki. Przebijać się. No, tutaj właśnie są nagrobki królów batackich, bo to wszystko, no cała Indonezja jest zlepkiem ponad 400 plemion, które tam żyją i jakoś trzymana jest jako jedno państwo, ale każdy tam ma wspomnienia swoich malutkich królestw, które obecnie są zdominowane głównie przez kulturę jawańską. I bardzo dumnie opowiadają historię tego, że tu, a tu był właśnie król, tutaj żył. No, to jest symbol płodności. A to jest przykład tego, jak oni traktują infrastrukturę turystyczną, ponieważ dla informacji, w Indonezji grzybki są legalne. To znaczy, teoretycznie nie są legalne, ale w praktyce są, bo nikt się tego absolutnie nie czepia i Indonezyjczycy doskonale zdają sobie sprawę, że część turystów przyjeżdża tam dokładnie tylko i wyłącznie ze względu na to, bo Australijczycy tam mają bardzo tanie bilety lotnicze i no nie mają, no Indonezyjczycy podchodzą do tego, aha, chcą grzybków, będziemy sprzedawać grzybki, chcą pralnie, będziemy dawać pralnie, po prostu mają do tego bardzo wyluzowane podejście. No tutaj jest ich Big Ben, już we wschodniej Sumatrze. Jest to budynek, który został zbudowany, umocniony białkami od jajek zamiast zeprawy, taka ciekawostka. I się trzyma. I tak sobie właśnie zwiedzałam Sumatrę, w międzyczasie przygotowując się do wyjazdu, który na jedną wysepkę, którą strasznie chciałam odwiedzić, a wydawało mi się, zatrzymam się właśnie, wydawało mi się to strasznie trudne, ponieważ chciałam właśnie odwiedzić wyspę, która się nazywa Siberut w archipelagu Mentawai. To jest wyspa, która jest położona jakieś 8 godzin drogi promem od Sumatry na Oceanie Indyjskim. I we wszystkich przewodnikach, jakie przeczytacie, jest mowa, że tam absolutnie nie chodzą żadne promy. I w ogóle tam strasznie ciężko się dostać i trzeba wykupić wycieczkę, która jest oczywiście paskudnie droga. No i ja bardzo chciałam tam pojechać. Oczywiście no, wykupienie wycieczki w ogóle mi nie pasowało. W związku z czym jak zwykle skorzystałam z Couchsurfingu i na forum napisałam, że bardzo bym chciała pojechać na tą wyspę. I czy ktoś z tutejszych nie byłby w stanie mi poradzić, jak tam się dostać. I odezwał się do mnie człowiek, który obecnie jest cały czas jednym z moich najlepszych kumpli z Indonezji, ponieważ stwierdził, że on jest dziennikarzem. I właśnie wybiera się tam ze względu na to, że chce napisać reportaż o mieszkańcach tej wyspy i w momencie, jeżeli ja bym pojechała z nim, no to dzielimy koszty na pół i wszystko wyjdzie tanio. Ja w tym momencie nie muszę wynajmować przewodnika, ponieważ jest to jedno z tych miejsc, gdzie biały człowiek musi wynająć przewodnika. Jest kilka takich miejsc w Indonezji, gdzie bez przewodnika białego człowieka nie puszczą. A tam no właśnie Inki, ten mój kumpel, podpisał wszystkie papiery, że bierze za mnie całkowitą odpowiedzialność i w ogóle, że policja się nie martwiła, że jak coś mi się stanie, to on za to odpowiada i tak dalej. W związku z czym ten wydatek mi odpadł. Przy tym w momencie, kiedy parę razy musieliśmy wynająć łódkę, to oczywiście koszta się dzieliły na pół, więc wypad mi wyszedł bardzo tanio, a no wycieczka jest, to są bardzo duże koszta, ponieważ wyspa Siberut słynie z kilku rzeczy, między innymi z bardzo tradycyjnej kultury, którą ja chciałam zobaczyć, a także z pięknych plaż, na których też chcieliśmy się trochę pobijać, a poza tym również z największych fal po hawajskich, w związku z czym ludzie, którzy tam przyjeżdżają, przyjeżdżają tam albo na trekking po wioskach, żeby zobaczyć te tradycyjne kultury, które żyją w oderwaniu lekkim, ponieważ wyspa Siberut się oderwała od Sumatry nie wiem jak dawno, ale na tyle dawno, że są tam nawet rośliny, których nie ma nigdzie indziej na świecie. A część druga turystów, które tam przyjeżdża, to są po prostu surferzy, którzy korzystają z podobno, nie wiem, próbowałam surfingu, nie wychodził mi, w związku z czym na surfingu się w ogóle nie znam.
W każdym razie przyjeżdżają tam surferzy, którzy chcą sobie popływać na falach. Piękne plaże zobaczymy za chwilę. W tej chwili właśnie jestem, przejeżdżam sobie do wioseczek tamtejszych mieszkańców, właśnie plemienia Mentawai. I tutaj była charakterystyczna sprawa właśnie, że mój kumpel, który z pochodzenia był z Jakarty, był tak samo egzotyczny tam jak ja, ponieważ właśnie to jest to, że Indonezja składa się z ogromnej liczby plemion. I mieszkańcy Mentawai nie mówili po indonezyjsku. Ja nie wiem, nie powiedziałam, jest coś takiego jak ogólny język indonezyjski, ale wszyscy tam mają też swoje plemienne języki. W związku z czym problemy z porozumieniem miałam tak samo ja, tak samo właśnie Inki, który jest rdzennym mieszkańcem Indonezji. Dogadywaliśmy się tylko z tam pojedynczymi ludźmi, którzy byli w stanie się po indonezyjsku porozumiewać. Oczywiście warunki sanitarne były żadne, ale o tym to chyba nie muszę wspominać. Ogromna ilość dzieci, które się strasznie zainteresowały tym, że przyjechał ktoś pozwiedzać, ponieważ oczywiście tam turystów za dużo nie ma. To jest nasz gospodarz, który zgodził się nas przyjąć na noc. Gospodarz był plemiennym szamanem. Cały czas utrzymywał nas w przekonaniu, że jest to plemię chrześcijańskie i nie przeszkadzało mu w ogóle to, żeby twierdzić jednocześnie, że jest szamanem. Tak by przykład tego, jak się transportuje rzeczy.